Witajcie, ja jestem Matka Iza. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie w kolejnym odcinkiem z Minecraft Sky. Bo pod ostatnim odcinkiem stawiliście 17 łapek w górę, co wam bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy już do drugiego odcinka. Trochę się tu pozmieniało. No i jak się pytacie o nasze dwie Marleny, czy jakoś to się tak nazywało, nie pamiętam. No, jedna popełniła samobójstwo, została tylko jedna Marlena, która została tutaj zamknięta i ona już nie wylezie. Dlatego co? Tam jest skrzyneczka, no którą oczywiście się zespiła po każdym odcinku. Jeżeli zostawicie łapek, to jeżeli zostawicie 17 łapek, to myślę, że tam będą takie w miarę okej itemy. Jak widzicie, pofarmiłem trochę cobblestone'a. Tutaj mam trochę cobblestone'a. Tutaj zrobię sobie lepsze cobblestone'a. Można sobie łatwo kopać cobblestone'a. Więc wszystko jest kit majonez. Więc co, dzisiaj będziemy się zajmować rozbudową farmy, bo właśnie pod ostatnim odcinkiem pisaliście, żebym zrobił farmę. Właściwie też pod odcinkiem chyba nie, ale właśnie na Messengerze i na różnych grupach pisaliście o farmę, dlatego będziemy robić farmę. No i co? Dobijamy 500 subów na moim kanale, dlatego co trzeba zrobić teraz? Kliknąć na dół, dać sobie dzwonkiem, żeby świecił się na szaro, no i oczywiście dzwoneczek i jesteście na bieżąco z nowymi materiałami. Tutaj chyba bym przeniósł łóżko. Tutaj będzie taka w miarę okej sypialnia, chociaż mam pomysł na zrobienie domu, więc nie wiem, czy ta sypialnia tutaj powstanie, ale bez garania weźmy sobie dwa bloki i zaczniemy już coś budować. Myślę, że w tym miejscu, a właśnie, po skrzyneczkę pójdziemy na końcu tego odcinka, żeby, wiecie, byście byli zaciekawieni tym odcinkiem, a nie tak, że ja już wam wszystko pokazałem. Ja nawet nie wiem, co tam jest, dlatego nie liczcie na mnie, nie wiem, co tam jest, może się tam przejdziemy na koniec odcinka. Bo wiem o tym, że te skrzynki mogą się respić bardzo, bardzo daleko. Boję się, że po prostu te skrzynki będą się respić. O, tam, jedna tam, druga tam, dlatego wiecie jak to bywa, wiecie jak to bywa. 2 minuty nagrania, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Musimy zrobić farmę. Okej, okay. I są, i chyba jest okej. Okay. Nie chcę, żeby to było zbytnio symetryczne. Piszcie, jak wam się podobają miniaturki na tą serię. Jeżeli chcecie, to oczywiście je zmienimy. Dalej, tutaj mamy tak i lecimy chyba sobie raz, dwa, no nie wiem, tak chyba 10 na 10 zrobimy. Ja teraz nie liczę bloków. Jak będzie ktoś się tam w tle odzywa, to są tacy moi znajomi nowi. Tylko, że oni grają sobie w Forta, a nagrywam odcinek z Mine, no normalna. Let's go dalej. No chyba nie wiem, na oko zrobię, żeby to było trochę krótsze od tego. O, coś takiego. To będzie taki istny kwadrat, ale kwadraty są fajne, kwadraty trzeba lubić, dlatego kwadraty będą, no na złość musi padać deszcz. Chociaż zbierze to gleby, której jeszcze nie mamy. I właśnie, pod ostatnim odcinkiem Zeldzik. I pisałeś właśnie, że jak się spada, to tam, no to jest, można tam zejść na dół. No nieprawda, bo kiedy się spada na ostatni blok, po prostu giniesz. Dlatego to jest po prostu niemożliwe. Może kiedyś wam to pokażę, jak to działa, ale na razie wolę nie tracić itsów i żyć. Okej, okay, mamy tu tak i teraz musimy wykopać ziemię, no właśnie. A z ziemią jest kłopot, bo jak mamy wykopać ziemię, w końcu jak tej ziemi mamy nie pod dostatkiem, ona prawda się kończy, nie możemy wytwarzać ziemi. Na to niestety też znalazłem ciało ziemi, niestety na to też po prostu znalazłem sposób, no wystarczy pyknąć patyk, wystarczy pyknąć... O, tam są jakieś kłótnie ostre. Okej, okay, w tą stronę. O nie, 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 bo tutaj kurde już wszystko jest ten, nawalone. A dobra, dobra, może tam tu skopmy to całe, co by na to, będzie takie, wiecie, pół ziemi, a tu jest co? Tu jest jeszcze jeden poziom, dobra, ej, to mamy trochę ziemi na farmę, a w sumie to całe skopiemy, bo w sumie to nie jest nam potrzebne do niczego, taka logika. Możemy zainwestować w farmę, a tą ziemię po prostu możemy wydupić do, co? Co powiedziałem, wydupić, nie, nie ogarniam się, nie? Bo tą ziemię nie będziemy będziemy marnować ziemi. Dobra. Mamy na razie tak, więc w kolejnych odcinkach na pewno się zajmiemy kolejną rzeczą, czyli właśnie obróbką tego. I teraz dobra, let's go. Musimy sobie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ostatnie bloczki 1, 2, 3. Aha, to było 4, ale dobra, walić to. Chyba na 2, chyba woda na samym środku. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Kurde, nie wiem czy też jeden poziom, bo taka mała farma, nie wiem czy wystarczy. Nie wiem też czy mi, dlaczego mi głód nie spada, też muszę sprawdzić jaki to jest poziom trudności. Muszę się spytać.
Dalej. I właśnie Matis pod ostatnim odcinkiem pisał, że ja sobie zbudowałem tą mapę. No właśnie nie. W opisie tego filmu macie cały link do tych map, opisy tych map i wszystko. I możecie znaleźć na stronce Minecraftowej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba ta stronka, bo sprawdzę różnych, ale chyba to ta stronka. No w sumie sprawdźcie w opisie, tam jest wszystko dokładnie napisane. Dobra. Więc myślę, że już nasza wiosna się już tak kozacko rozbudowuje, że to jest ulala. Nie mów, że mi nie starczyło staka na to. To jest po prostu jakiś masakra. Dobra, musimy jeszcze dorobić kilka. A nie lepiej po prostu tutaj wziąć z tego, bo tutaj i tak pójdzie cobblestone. Więc po prostu sobie zniszczymy to. To już totalnie nie będziemy mieć dostępu. Jak nie damy kobla, to już będziemy tak przerypani. Nie! Owca się uwolniła, no fajnie, fajnie. Teraz owca nam będzie biegać i popełniać samobójstwa. Chociaż wiecie co, tu już tyle jest miejsca, że jak ona popełni samobójstwo, to jej los, po prostu to jej los już. Ja mam w nią próboziarnista ziemia? A to jest co? To jest, skłaniałam się, aha, dobra, faktycznie, bo z tego jest ziemia, to jest próboziarnista, to dobra, racja. Okej. Okay. Czekaj, tego nie przemyślałem. Skąd ja będę miał wodę? No właśnie, skąd ja będę miał wodę? Chyba w tej skrzyneczce może być. W ogóle w sumie to sprawdźmy, co jest w tej skrzyneczce. Bo w sumie mnie to bardzo ciekawi. W sumie, jeżeli nie mamy wody, a chcemy zrobić farmę, no to chyba musimy mieć coś tu. To let's go. Wiem, nie jestem bedwarsowy, bo nie umiem budować, tak wiecie, na ukos, ale ja nie gram w Minecrafta zbyt dużo, więc w sumie to jest takie, nie, jest myślałem, że spadłem, jakbym spadł z tą zawartością lutu, to by było kiepściutko. A, już jesteśmy przez skrzynce, to nie jest, nie. Myślałem, że ona idzie za mną, nie? Jeżeli jest troszeczkę muzyka za głośno, prawdopodobnie jest za głośno, bo pierwszy raz nagrywam z muzyką. Dlatego może damy na siódemkę. Jeżeli w ogóle tą muzykę w tle słyszycie. Nie, zablokowałem sobie skrzynkę. 3, 2, 1. No, tego się nie spodziewałem. Mur z cegły, nie wiem po co mi to, szary sztandar, 3 lampiony, żelazo, no, drewno i no, w końcu, nie, owca, o. Nie, to są jakieś kpiny chyba. Nie. Nie, wiecie co, nasze zwierzęta to są jakieś nieporozumienia. Niech one zdychają w ogóle, a już mam naprawdę gdzieś te zwierzęta. Ja im chcę dać domać i a spadają same, bo może u mnie po prostu jest, może u mnie mają po prostu źle, no nie wiem, nie wnikam w to, walić to już. Mam dość tych zwierząt, mam już dość wszystkiego. Budujemy, bo tyle w temacie dzisiaj, nie? Lampiony to sobie zostawię na kolejne odcinki, bo mam z tym pomysł. O nie, wszystkie drzewa skosiłem, musimy na nowe dać te, żeby w końcu wyrosły. Sadzonki jakieś są. Pole na drzewka też musimy zrobić. I musimy chyba ściąć te drzewko, bo strasznie przeszkadza. I chyba zacznę już w tym odcinku budować mój domek, dlatego że prosiliście mnie o to w komentarzu, żebym zrobił jakiś ładny, wypasiony dom. I właśnie on raczej będzie z drewienka, dlatego drewno kolekcjonujemy. A na razie robimy wszystko z kamienia, więc chyba tutaj powstanie domek. Chociaż nie, bo tutaj jest to. A nie może tutaj powstać. Na razie może załatajmy wszystko to, żeby po prostu nikt nie spadł. Dobra, jest. Ognisko się trzyma, bo myślałem, że zleci, bo wiecie jakie ognisko jest. Jakbyśmy stracili ognisko, to bym stracił kilka fajnych projektów, co bym chciał zrobić w przyszłości. Ziemia. Łóżko się nie rozwaliło, ale farm. Teraz już zapomniałem, że bez łóżka byśmy nie mogli grać. Nie, i tak z takiego ono. Czemu to jest drzewo? Aha, XT. A to dobra, drzewa się przydadzą. Let's go z kolejnym drzewkiem. Kurde, tak się czasami zastanawiam, czy w ogóle nie zrobić czegoś ciekawego w tej serii, a tak cały czas. Nie no, na razie to musimy coś wybudować po pierwsze, żeby robić coś ciekawego, nie? Dobra, let's go dalej. Mamy dwa wiaderka, no więc jakąś źródełko wody byśmy jakoś zrobili, tylko musimy mieć wody w pewnym... Nie. Wiem, postąpiłem źle, ale ona mnie prawdopodobnie wysadziła z mojej umiejętności jeździeckie.
Kurde, dobra. Po prostu musimy, no nie, nawet nie mamy oświetlonego terenu. No zobaczcie, my się wdupiliśmy w totalne bagno teraz. Tutaj będzie nasz domek i ja sobie wyobrażam, to będzie najlepsza seria po prostu na świecie, tylko musimy tutaj, kurde, wybrać coś ciekawego, coś takiego emocjonującego. Jedna owieczka niestety już popełniła samobójstwo, nie mamy zwierzątek, dlatego proszę administratora, żeby dał w kolejnym odcinku jakieś jajeczka, bo inaczej nie naspawnie nikomu. I proszę o spawner, bo chciałbym mieć zapas krów, jakby mi popełniły samobójstwo, więc nie wiem, czy zrobić coś takiego. No kurde, nie wiem, czy zrobić farmę, czy zrobić. Kurde, teraz mam martwaka. Dobra, walić to, robię farmę. Nie robię domu, przepraszam, więc sobie robię farmę, bo jak ja sobie pomyślę, że kolejne zwierzątka mi umrą, tak, to jest bardzo przykre. Nie wiem w ogóle, jak ja przeżyję w ogóle te śmieci zwierzątek. Cały czas te zwierzątka umierają, umierają, umierają i umierają. I to się tak łezka wokół kręci, bo te maryle, te marleny, te krowy, te edzie, te McChickeny, to jest po prostu cud natury. I w Minecrafcie, to wie, co ja w ogóle gadam, nieważne, mówimy dalej. Ej, widzicie ten cień nad wyspą? Ulala. Dobra, kręcimy się tak. Ej, dobra, mamy tutaj taki kwadracik, spory kwadrat, jest git. Dobra, pyk, 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 pyk. Tutaj będzie, o nie. Tu będzie pyk, pyk. Żeby wiecie, one, o nie, bo przecież nie będą mieć trawy jak. A, dobra, musimy jakoś w ogóle. Musimy, proszę administratora, żeby mi dał bloczek ziemi. No, spider, 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 spider. Dobra, dalej, dalej. Ej, no nie, no nie, no musi być easy, chyba, bo jak są pająki, to musi być easy. Dlaczego mi głód w ogóle nie spada? Bez sensu robić farmę, jak mi głód nie spada, widzowie, to muszę przemyśleć. Mogę coś innego zrobić na tym miejscu, a robię tak naprawdę farmę polis. O nie, ostatni stek. No nie, jak się to skończy, to kończymy odcineczek. Wiecie o tym, widzowie, nie? Bo tak średnio coś robić. O, dobra. Ale dobra, mamy jeszcze darmową skrzyneczkę w sumie. To w kolejnym odcinku chyba będziemy mieć zaś darmową skrzyneczkę. To by było git. To by było git. Okej, okay. I chyba połączymy po prostu to z tym, tak? Bo nie ma innej opcji. Połączymy to z tym i to chyba będzie końcówka odcineczka, bo w sumie już nie wiem, co można dzisiaj porobić, bo w sumie kończą mi się masy. W ogóle, jak zwał, tak zwał. Może okrążymy tą skrzynkę, żeby ona na pewno nie wypadła, bo w sumie skrzynki to takie są potrzebne w tej serii. A. W sumie po co wydawać niepotrzebnie drewno na skrzynkę, jak można. A chociaż nie, no drewna mamy pod dostatkiem, więc ja tam na drewno to nie narzekam, prawda? Nie, nie, to jest jakieś pastwisko mobów. Mob grinder też trzeba zrobić w tej serii. Uwaga! Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Co ja mogę zrobić jeszcze? Ajajaj. Zostaw! Nie, 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 nie. Dobra, łatwo z wami, nie. I teraz bierzemy sobie, co my sobie bierzemy? Dobra, nasiona i musimy posadzić drzewka. Tutaj nie będę usadził drzewek. Dobra, jak nie ma farmy, to sobie posadzę tutaj dwa drzewka i tutaj posadzę jedno drzewko. Dobra, jest git. I tak, robimy sobie jeszcze tutaj, pyk, robimy sobie tutaj, pyk, i robimy sobie pyk, pyk. I takim pięknym drzewowym akcentem kończymy ten odcinek. Więc napiszcie w komentarzu, jak wam się już podoba ta moja ciekawa baza. W kolejnym odcinku na pewno już będę miał gotowe płotki, murki, dlatego widzimy się. Yo, yo, yo.